Spotkanie z mieszkańcami Skarpy i Rubinkowa zorganizowała pracownia zrównoważonego rozwoju. Zaproszeni urbaniści, prezentując makietę przyszłego parku rekreacji i sportu, przypominali, że boiska Orlik i korty tenisowe są pierwszym etapem zagospodarowania Skarpy Wiślanej. Aby pobudzić trochę wyobraźnię i sprowokować dyskusję, pokazaliśmy tutaj i tor do jazdy na nartach, i tor rowerowy, i stanicę wodną, i restauracje dla tych, którzy bardziej stateczne sporty lubią uprawiać z tarasem na piękne zakole Wisły, tory łucznicze. No i mam nadzieję, że również miejsce do jazdy konnej nabrzeża Wisły się do tego znakomicie nadają. Przed spotkaniem przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Skarpy i Rubinkowa. Okazało się, że część mieszkańców nie chce żadnych zmian na Skarpie Wiślanej, inni za najpilniejsze uznają uporządkowanie i posprzątanie tego terenu. Natomiast w przypadku dużych inwestycji to są już pomysły, które są bardzo często zbliżone do tych, które miejska pracownia wskazała czy wypracowała. A więc i aquapark bardzo często się pojawia jako ta inwestycja, której chcą mieszkańcy. Są też głosy o tym, żeby tam skatepark był, żeby tory rowerowe były rozbudowane. Podczas spotkania duże zainteresowanie mieszkańców wzbudziła makieta przygotowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. A mając w pobliżu taki właśnie ośrodek, tak pięknie zagospodarowany, jakby to wszystko ładnie wypadło, to by było, praktycznie było gdzie pójść, gdzie pospacerować, gdzie spędzić jakieś wolną chwilę. Także to jest bardzo mądry plan i bardzo fajny zamiar. Kilka ciekawych pomysłów. Fajnie, że to jest właśnie robione pod sport, rekreację, że każdy coś znajdzie tutaj dla siebie. Podczas spotkania mieszkańcy mówili, że podoba im się taki sposób prowadzenia konsultacji społecznych. Ja jestem jak najbardziej za społeczeństwem obywatelskim, żeby każdy obywatel miał prawo się do wypowiedzenia i byśmy kształtowali naszą rzeczywistość. Po zakończeniu konsultacji społecznych wizje mieszkańców i urbanistów staną się podstawą do stworzenia jednego spójnego projektu.